Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj starosta tarnowski, pan Roman Łucarz. Witamy. Witam serdecznie. Panie starosto, kontrowersje przy przekazaniu jednostki budynku, jednostce OSP w Zgłobicach nie cichną. Dzisiaj się dowiadujemy nowych faktów. 700 tysięcy dla starostwa powiatowego jako zabezpieczenie od samorządu gminy Tarnów. To jest pomysł pana Augustyna. Czy on jest realny? Nie, myślę, że to jest chyba jakaś, nie wiem skąd to jest ta kwota, dlatego że ewentualnie koszt tej działki, czy wycena jej była robiona, to jest 71 tysięcy złotych, plus budynek 60 tysięcy złotych, który by ewentualnie przy odzyskaniu, co oczywiście nie jest praktycznie możliwe, pani Kobryń musiała koszt tego budynku jakby zwrócić. Tutaj koszty się jakby bilansują. Natomiast ta uchwała, która została podjęta oczywiście na ostatniej sesji, tutaj pan wójt złożył jakby pewną obietnicę czy gwarancję, że ewentualne koszty, które byśmy musieli ponieść później jako starostwo, on przejmuje na siebie. Także tutaj ta kwota 700 tysięcy, jak tutaj pan mówił, to nie jest w ogóle wzięta i dlaczego taka olbrzymia kwota, przecież ta działka to jest tylko 8 arów. Tam, że ewentualne żądania to by dotyczyły na pewno kwoty wielokrotnie niższej. Tutaj chodzi głównie o gwarancję, że wójt utrzyma obiekt w należytym wyglądzie. W uchwale jest zapisane wyraźnie, że przekazujemy gminie Tarnów tą działkę tylko i wyłącznie na działalność OSP z Głobicy, więc tutaj gmina Tarnów jakby jest zobligowana do dbania o budynek, do dbania o tą działkę. No i takim przecież to obietnicą pana wójta jest, że właśnie że ta działka będzie przeznaczona tylko pod OSP i na tej działce będzie budowana nowa strażnica OSP. Czy ewentualne roszczenia pani Kobryń mogą wpłynąć na dalsze decyzje odzyskania przez niej tej działki? W akcie notarialnym nie ma zastrzeżenia co do możliwości dalszego przekazywania czy dysponowania tą działką, więc myślę, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o jej zwrot. Natomiast zwrot by był wtedy możliwy, gdyby była tak zwana rażąca niewdzięczność obdarowanego. Ale to jest tylko coś, co się w przypadku tylko na przykład darowizny w stosunku do osób fizycznych. Natomiast tutaj nie ma tak zwanej rażącej jakby tutaj niewdzięczności, dlatego że my tą działkę jakby przekazujemy dalej gminie, ale tylko na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Więc tutaj żadnego zagrożenia pod tym względem nie widzę. Miejmy nadzieję, że ona będzie służyć jak najlepiej społeczności lokalnej z Głobic i wszystkim osobom, które tam. Ale rzeczywiście, zresztą panie doktorze, ja pragnę dodać, że ta działka została przekazana, przekazujemy ją na wniosek najpierw OSP z Głobice, czyli strażacy ochotnicy do mnie taki wniosek złożyli o możliwości przejęcia tej działki, a następnie również z takim wnioskiem wystąpił pan wójt gminy Tarnów, więc tutaj to nie jest, że my przekazujemy, bo tak chcemy, tylko był stosowny złożony wniosek i na ostatniej sesji zresztą obecny był i pan wójt i strażacy OSP z Głobice byli obecni przy uchwalaniu tejże właśnie, czy przekazywaniu tej działki w formie uchwały. Miejmy nadzieję, że ten temat zostanie już zakończony i strażacy będą mogli zająć się swoimi zadaniami, do których są powołani. Tak. Kolejnym takim ważnym elementem, zmianą i ułatwieniem dla mieszkańców w starostwie jest możliwość płatności kartą. Skąd pomysł na to, żeby wprowadzić w starostwie takie rozwiązanie? Po pierwsze, mi się wydaje, że to XXI wiek, a więc płacimy kartą już we wszystkich praktycznie supermarketach, w większości sklepów płacimy, dlatego też no, tutaj troszkę zaliśmy jakby z tyłu. Natomiast taka potrzeba wynika stąd, że ludzie się po prostu pytają o to, zwłaszcza przyjeżdżający z zagranicy, którzy czasami nie mają gotówki, muszą szukać banku, bankomatu, my chcemy im to ułatwić. I dlatego też moja decyzja była szybka, żeby już niezwłocznie po objęciu mojej funkcji, żeby wprowadzić właśnie możliwość płacenia kartą i to zarówno w Wydziale Komunikacji, jak i Geodezji. Bo te dwa wydziały generują największe przychody i tam mamy najwięcej petentów, którzy właśnie czasami właśnie borykają się z tym problemem. Czy to nie jest duże obciążenie dla starostwa? Nie, panie redaktorze, byśmy obliczyli, że to na przykład, bo oczywiście gdyśmy to podejmowali tę decyzję, ja podjąłem tę decyzję o możliwości tej płatności kartą, no to rozeznaliśmy jakby to mój rynek, ile będzie nas kosztowało. No i okazało się, że na przykład gmina miasta Tarnowa, która oczywiście budżet ma ponad 5 razy większy od powiatu, Koszty roczne jakby obsługi tych terminali wynoszą około 15 tysięcy złotych, łącznie z prowizją, więc to są bardzo niewielkie koszty. Pozyskujecie nadal środki na usuwanie skutków powodzi z 2010 tak. roku. A co ze skutkami tegorocznych powodzi? Tak, i tu jeszcze wrócę, jeżeli pan to pozwoli, to jeszcze wrócę do tych właśnie środków. Tak, udało nam się w tym roku pozyskać już dwie transze, bo dlatego, żeśmy bardzo szybko wykonali pierwszą transzę, pan wojewoda przysłał już promesę na drugą transzę środków w wysokości 800 tysięcy. W pierwszym przypadku to było 2 miliony 350 tysięcy, czyli razem mamy ponad 3 miliony środków zewnętrznych, do których nie musimy dokładać ani złotówki własnej. I to jest bardzo ważne, że 100% wszystkie środki to są zewnętrzne, tu nie dokładamy nic.
i za to wykonamy praktycznie ponad 6 km dróg powiatowych zniszczonych jeszcze po powodzi w 2010 roku. Do których gmin trafią te pieniądze? Te pieniądze w pierwszej transzy trafiły do gminy Pleśna i gminy Lisia Góra, natomiast w tej chwili ta transza trzecia, znaczy druga, trafi do gminy Ciężkowice, gdzie wykonamy dwa odcinki dróg, jedna w stronę Kipsznej, druga w stronie Ciężkowicach, w sumie to jest 2100 metrów. A co z podtopieniami i ewentualnymi skutkami tegorocznych opadów deszczu? Jeżeli chodzi o obecne opady, to jak widzimy za oknem ustały, nie ma zagrożenia ani powodziowego, nie ma również zagrożenia dla naszych dróg powiatowych. Wszystkie drogi są w dobrym stanie, nie było żadnego podmycia dróg. Natomiast są oczywiście lokalne podtopienia, ale to już bardziej sprawa gmin. Mhm. Takie największe podtopienia lokalne po takich bardzo intensywnych opadach deszczu były przedwczoraj w gminie Żabno, to jest miejscowość Sieradza, została praktycznie zalana tym potężną ulewą. Nastąpiły tam jakby podtopienia gruntów ornych, użytków zielonych, ale również gospodarstw domowych, gdzie woda wdarła się do piwnic. I tam intensywnie pracowali cały czas strażacy. Właśnie, niewątpliwie strażacy odgrywają tutaj dużą rolę. Też starostwo docenia jakby ich pracę, wyróżniając ich przy ostatnim święcie ochotniczych straży pożarnych. Tak, to jest taka moja nowa inicjatywa tutaj, że zawsze dotowaliśmy ochotnicze straże pożarne jako jednostki. Natomiast wśród tych ochotników, wśród tych jednostek oczywiście są strażacy, którzy bardzo intensywnie pracują, którzy się wyróżniają swoją pracą, dlatego też podjąłem taką decyzję, ażebyśmy tutaj w porozumieniu oczywiście z zarządem ochotniczych straży pożarnych, z panem Kazimierzem Sady, żeby wyróżnić tych takich strażaków, którzy rzeczywiście swoją pracą się tutaj wyróżniają i zasługują na wyróżnienie. Dlatego też w tym roku nadałem taki tytuł wzorowy strażak ratownickiego 5 strażaków, natomiast ta sytuacja jest rozwojowa i myślę, że w przyszłym roku tych strażaków będzie znacznie więcej. Wyróżnienia dla strażaków i święta to niewątpliwie też okazja do spotkania się i wymienienia jakichś doświadczeń. Ale rzeczywiście spotykamy się z strażakami, zwłaszcza przy rozwaniu promes na przykład, i wtedy ci strażacy mówią nam o swoich potrzebach i jeszcze, że bo te potrzeby zawsze są, prawda? Tylko my jako powiat tarnowski w tym roku rzeczywiście doceniamy tych strażaków i tak samo ochotnicze straże pożarne. Przecież dofinansowanie w tym roku to jest 57 jednostek dofinansowanych. To nie jest mało, na kwotę ponad 210 tysięcy złotych. I jeszcze mamy wolne środki, które przeznaczamy na takie, nazwijmy, doraźne potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych. Także jako powiat tarnowski, jako starosta widzę tutaj potrzeby, bo trzeba tych ludzi po prostu tutaj docenić w formie nawet tej finansowej, dofinansować, dlatego że mają wiele potrzeb. Zresztą spektrum, jeżeli chodzi o ich zakres zadań, się znacznie zwiększy, bo to takie, ja do nich mówimy, że strażak gaszenia pożaru, dawno takie pojęcie odeszło już do lamusa, natomiast w tej chwili strażak wykonuje wiele zadań. Klęski żywiołowe, prawda, wypadki drogowe, gdzieś nawet, prawda, jakieś zdarzenia miejscowe, tam wszędzie są strażacy. Mam nadzieję, że te wszystkie działania, które są skierowane do OSP, przyniosą korzyści dla mieszkańców, jednak miejmy nadzieję, że nie będą musiały być wykorzystywane. Dziękuję panu za przybycie do naszej redakcji. Dziękuję bardzo serdecznie.